Witam wszystkich bardzo serdecznie i mam przyjemność zaprezentować Państwu mój wykład na temat psychologicznych konsekwencji doświadczeń traumatycznych. Ograniczę się do diagnozy takiej, powiedzmy, która jest podstawową diagnozą właściwie zaburzeń związanych ze stresem potraumatycznym. I chciałbym też Państwu pokazać, w jaki sposób osoby, które zajmują się opieką nad tymi, którzy doświadczyli stresu pourazowego, mogą wykorzystać swoje możliwości, nawet jeżeli nie są profesjonalistami, czyli nie są psychologami, czy psychoterapeutami, czy psychotraumatologami. Właściwie nawet w pewnych okolicznościach takie osoby mają dużo większe możliwości ze względu na czas, jaki mogą poświęcić osobom, którymi się opiekują. Ja nazywam się Andrzej Gryglewicz i jestem psychologiem, psychotraumatologiem, terapeutą EMDR. Będę mówił trochę o tej terapii, która jest dedykowana właściwie, dedykowana jest pracy z traumą. Jestem równocześnie trenerem brain spottingu i neurofeedbacku, czyli w podejść, które są związane z również z przetwarzaniem traumy. To tyle z mojej strony, jeżeli chodzi o przedstawienie się. Jestem oczywiście pracownikiem dydaktycznym Wydziału Rehabilitacji AWF, z którym Państwo współpracujecie w zakresie tych działań dydaktycznych i pomocowych, nazwijmy to w ten sposób może. Ja wyłączę kamerę w tej chwili i przejdę tylko do prezentacji, więc będą Państwo mieli tutaj slajdy, które mam nadzieję będą jakoś tam zrozumiane, jeżeli później będą przetłumaczone, to tym lepiej. Okay. No dobrze, proszę Państwa, zacznijmy od takiego podstawowego określenia, czym jest trauma, ponieważ mówimy o doświadczeniu, które spotyka ludzi i swoją siłą czy swoim oddziaływaniem wywiera bardzo istotny wpływ na psychikę ludzką. Ma swoje konsekwencje oczywiście nie tylko w psychice ludzkiej, ale często, szczególnie w przypadku działań wojennych, no, zostawia ślady w fizycznej stronie funkcjonowania człowieka. Po prostu człowiek staje się niepełnosprawny. Więc spróbujmy określić na początku, czym trauma jest, bo właściwie osoby, które doświadczają traumy w wyniku na przykład działań wojennych, często lądują na oddziale traumatologii właśnie, ale tej traumatologii, która jest związana raczej z chirurgią, z ortopedią, czy w ogóle z takimi oddziaływaniami ściśle medycznymi. Natomiast ja będę dzisiaj mówił o traumie, która ma charakter mentalnego urazu, a właściwie o takim doświadczeniu, które zostawia w nas trwały uszczerbek. I zanim to zrobię w taki szczegółowy sposób, to chciałbym na początku jak gdyby zdefiniować, czym trauma jest. Więc trauma jest mentalnym skutkiem nagłego, jednorazowego zdarzenia lub serii zdarzeń zewnętrznych, wywołujący czasowe poczucie bezradności, wykraczający poza normalne mechanizmy zaradczo-obronne. Ta definicja traumy, jest ich wiele, tak nawiasem mówiąc, ale spróbujmy jak gdyby podkreślić to, co w tej definicji jest najistotniejsze. Definicja traumy to przede wszystkim zwrócenie uwagi, że może to doświadczenie przyczynowo być zarówno w wyniku jednorazowego doświadczenia, ale też może być
wynikiem serii zdarzeń zewnętrznych, czyli serii wielu doświadczeń. To bardzo istotne rozróżnienie, dlatego że później w objawie klinicznym te dwie przyczyny przejawiają się w różny sposób. Mają oczywiście pewien rodzaj wspólnych objawów, niemniej jednak paradoksalnie dużo lepiej leczy się trauma, która jest jednorazowa, niż trauma, która jest wielokrotnym doświadczeniem, a która nie jest tak spektakularna, która nie jest takim, byśmy powiedzieli, jasnym, konkretnym, umieszczonym w czasie i doświadczeniem, które da się zaobserwować przez osoby trzecie, powiedzmy, czyli przez obserwatorów. Więc trauma generalnie w związku z tym dzieli się na dwa podstawowe rodzaje. Po pierwsze mamy traumy przez duże T, to jest taki podział, który wydaje mi się bardzo jest użyteczny. Trauma przez duże T to jest zdarzenie, które prowadzi do śmierci lub zagraża fizycznej integralności własnej lub bliskich osób. Ona prowadzi zazwyczaj do zespołu stresu pourazowego. I trauma przez małe T. O niej będziemy mówili mniej tutaj, aczkolwiek trzeba mieć w pamięci, że tego rodzaju doświadczenia również są udziałem właściwie każdego człowieka. Oczywiście, ponieważ my mamy w sobie bardzo sprawnie zazwyczaj działające mechanizmy adaptacyjne i większość osób radzi sobie z tymi doświadczeniami, które określamy mianem traumy, to przechodzimy przez nie właściwie bez uszczerbku psychicznego. Natomiast jeżeli w naszym doświadczeniu, w naszej historii życiowej pojawiają się doświadczenia, nazwijmy to jednoimienne, i ich jest kilka, to nasz układ nerwowy reaguje na te doświadczenia w bardzo specyficzny sposób. Będę o tym mówił trochę więcej nieco później. Tak więc mamy dwa typy doświadczeń traumatycznych. My będziemy koncentrowali się przede wszystkim na tym doświadczeniu przez duże T, którym mamy określony zespół objawów i w określony sposób reagujemy na to, co z nami się dzieje. Pierwsza rzecz, która oczywiście się pojawia, to jest, nie wiem, czy ten slajd jest czytelny, bo u mnie on jest słabo czytelny, nie wiem. Pani Agnieszko, czy on jest czytelny u Pani? Jest jak najbardziej czytelny. U mnie w takim razie tylko. Mamy kilka reakcji tak naprawdę, które są związane z fazowością reakcji stresowej. A więc kiedy doświadczamy czegoś, co uznajemy za coś zagrażającego, nasz organizm jest wyposażony w szereg, nazwijmy to, funkcji, które pozwalają nam na przetrwanie trudnego doświadczenia. W ogóle tak na dobrą sprawę, jeżeli myślimy o mózgu i o tym, do czego on jest stworzony, to na pewno moglibyśmy powiedzieć, że przede wszystkim jest to narząd, który jest stworzony do tego, żeby przetrwać. W związku z tym przez właściwie całe pokolenia tak naprawdę uczyliśmy się, i to nie tylko mówię tutaj o naszym ludzkim rodzaju, ale w ogóle zwierzęta, ssaki, uczyły się umiejętności przetrwania. Te umiejętności przetrwania, czyli taka podstawowa funkcja, którą nasz mózg ma, ona wiąże się z określonymi reakcjami. I pierwszą reakcją wtedy, kiedy nasz mózg identyfikuje sytuację jako zagrażającą, bo to, co jest bardzo istotne, i będę powtarzał o tym wiele razy, to jest świadomość, że nasz mózg generalnie stara się wychwycić ze środowiska, mam tutaj na myśli nie tylko środowisko zewnętrzne, ale środowisko wewnętrzne również, wszystkie sygnały, które mówią mu o tym, czy mogą go naprowadzić na taką informację, że coś dzieje się niedobrego
wokół. W związku z tym będzie to wymagało takich adaptacyjnych sposobów reagowania. Te adaptacyjne sposoby reagowania, one oczywiście mają różne nasilenie i są stosowane w zależności od tego, jak my zinterpretujemy sytuację, która nam zagraża, którą uznamy za zagrażającą. Oczywiście jest tak, że każdy z nas ma inny sposób interpretacji rzeczywistości, nadaje inne znaczenie temu, co mu się przytrafia. Dla jednej osoby próba jazdy na rowerze nie będzie żadnym wyczynem, po prostu wsiądzie na ten rower i pojedzie. Dla kogoś innego będzie wyzwaniem, które będzie graniczyło z ryzykiem utraty życia. Nadawanie znaczeń jest decydujące o tym, w jaki sposób interpretujemy rzeczywistość. Ale niezależnie od tego, jak różnimy się między sobą, jeżeli chodzi o interpretację rzeczywistości, to właściwie w sytuacji, którą interpretujemy jako sytuację zagrażającą, zagrażającą życiu przede wszystkim, czy integralności fizycznej, to te fazy są bardzo podobne. I tak, po pierwsze, pierwszą fazą, która następuje, która jest absolutnie poza naszą wolą, to jest faza krzyku, faza odrętwienia. To jest faza, w której nasz organizm natychmiast musi zareagować na to, co się dzieje wokół nas. Bardzo często, patrząc na takie osoby, które doświadczają czegoś trudnego, widzimy właśnie ten odruchowy krzyk, który się pojawia. On jest przejawem przede wszystkim strachu, przede wszystkim lęku, czasami złości, oczywiście też wściekłości, czyli takich zachowań agresywnych. Później zazwyczaj łączy się z emocją smutku, ale te wszystkie reakcje emocjonalne i behawioralne, one w jakimś sensie, jeżeli występują, mają charakter adaptacyjny. Tak po prostu jest. Natomiast jeżeli one przechodzą w reakcję innego typu, a więc pewnego rodzaju poczucie przeciążenia, paniki lub wyczerpania, wówczas mamy do czynienia z reakcją patologiczną, a więc reakcją, która na dłuższą metę wiąże się z bardzo dużymi kosztami dla organizmu. Jeżeli ja na przykład ulegam panice w pewnych okolicznościach, można by było powiedzieć, że panika jest adaptacyjną reakcją, przecież ona pozwala nam uciec z miejsca, w którym dzieje się coś bardzo niepokojącego, możliwie jak najszybciej. Ale pamiętajmy, że reakcja paniki jest reakcją, która rzeczywiście fizycznie pozwala nam ewakuować się z miejsca, w którym czujemy się zagrożeni, ale z drugiej strony jest reakcją, która pozbawia nas możliwości racjonalnej refleksji na temat tego, co się właściwie dzieje. I czasami reakcja paniki jest po prostu reakcją nieadekwatną do sytuacji zagrożenia. Również o tym trochę więcej powiem w następnej części mojego wystąpienia. A więc możemy wyróżnić jak gdyby te dwa typy reakcji. Jeden typ to będą te reakcje, które są, nazwijmy je, w porządku, czyli takie, jakie powinny być, adaptacyjne. A drugi typ to będą reakcje, które będą efektem naszej odpowiedzi na to, co nam się przytrafia i to, co jest trudne, ale będą tworzyły pewien rodzaj patologicznej reakcji. I tak jak w przypadku tej pierwszej reakcji, strach, lęk, złość, smutek, wściekłość byłyby adaptacyjne, to przeciążenie, panika i wyczerpanie byłyby reakcjami patologicznymi. Kolejna faza, która się pojawia w przypadku reakcji, to jest faza zaprzeczania. Ona jest bardzo istotna, dlatego że jest takim mechanizmem obronnym, też będę mówił o mechanizmie obronnym, który pozwala nam zyskać trochę na czasie, to znaczy my nie musimy natychmiast konfrontować się z rzeczywistością, możemy w jakimś sensie ją zamrozić po to, żebyśmy mogli się do niej odnieść wtedy, kiedy
otrząśniemy się z tego pierwszego szoku, który bardzo często się pojawia wtedy, kiedy coś nas zaskakuje, szczególnie wtedy, kiedy zaskakuje nas coś, co zagraża naszemu życiu. A więc pierwszą reakcją w takiej sytuacji, którą uznajemy jako zagrażającą, jest oczywiście odmowa przyjęcia do wiadomości tego, co się dzieje. To jest niemożliwe. Często mówimy w takich sytuacjach, to nie mogło się stać, nie, to nieprawda i tak dalej, tak? W fazie tej oczywiście następuje napływ niechcianych skojarzeń, różnego rodzaju fantazji, wyobrażeń. Nie chcemy mieć do czynienia z tym bodźcem, który nas dotyka, tak? Czy to są słowa, czy to są ludzie, często odpychamy te osoby, które przynoszą do nas niedobre informacje. Tak? W tej sytuacji oczywiście pojawia się zarówno psychiczne, jak i fizyczne odrętwienie. Też będę o tym mówił więcej w kolejnej części wykładu. Patologiczna reakcja byłaby po prostu skrajnym unikaniem, czyli jak gdyby zaprzeczaniem, które rozciąga się w czasie, czyli nie konfrontujemy się z tym, co jest trudne, tylko za wszelką cenę staramy się uniknąć, czyli oddzielić od rzeczywistości, w której się znaleźliśmy. Ta rzeczywistość nie jest dobra, nie jest przyjemna, czasami bolesna, ale prawda jest taka, że ona właśnie taka jest. W związku z tym skrajne unikanie rzeczywistości niczego nie rozwiązuje, nie uczy nas strategii rozwiązania problemu, z którym przyszło nam się mierzyć. Kolejny etap to jest etap intruzji, czyli pojawiają się niekontrolowane myśli o zdarzeniu, nadmierna czujność, nawracanie myśli dotyczących traumy, zachowanie paniczne, walka i ucieczka, zachowanie kompulsywne. Te wszystkie sytuacje, które już są za nami w jakimś sensie, one mają taką tendencję do nawrotów, a więc mamy takie fazy, które nazywamy fazami wtargnięcia. Tak? To jest moment, kiedy znowu do nas coś przychodzi. I oczywiście, kiedy to odbywa się w taki zdrowy sposób, to nie jest oczywiście łatwe, to jest trudne, ale może się odbywać w taki zdrowy sposób. W sposób, który jest de facto leczeniem naszego ciała, naszego mózgu. I te fazy właśnie leczenia muszą mieć miejsce. Tak jak powiedziałem, one nie są łatwe. Czasami są związane wręcz z bólem i z cierpieniem. To w jakimś sensie wszystko odbywa się tak, jak powinno się odbyć. Trochę tak jak gojenie się rany, tak? Która goi się, ale to nie znaczy, że przestaje boleć. Natomiast oczywiście, kiedy ten ból będzie zbyt duży, czyli będziemy mieli takie stany zalewania, nie będziemy się mogli w ogóle od tego uwolnić, to tego rodzaju reakcję musimy uznać za patologiczną i musimy dokonywać interwencji, które pozwolą nam uniknąć właśnie tych stanów patologicznych. Kolejna faza to jest faza przepracowania. Faza przepracowania jest to taki rodzaj określenia, który często pojawia się w trakcie terapii. Mówi się o tym, że po prostu pewne rzeczy powinny być przepracowywane. Tak? I często pacjenci nie wiedzą, co to znaczy przepracować. Bo przepracowanie jest rzeczywiście pewnym wysiłkiem i to czasami wysiłkiem bardzo dużym. To przepracowywanie wygląda w trakcie sesji terapeutycznej na coś, co nie wymaga wysiłku fizycznego, jednak bardzo często pacjenci po godzinnej czy półtorej godzinnej sesji wychodzą zmęczeni. Właściwie można powiedzieć, że im bardziej są zmęczeni, tym lepiej pracują. I rzeczywiście ta faza przepracowywania, ona polega na przyjęciu do wiadomości tego, co się stało, umiejętności regulacji emocji, urealnienia zachowania, czyli zachowania zgodnie z tym, co rzeczywiście ma miejsce, a więc zgodnie z rzeczywistością. No i oczywiście powrotu, jeżeli odeszliśmy od tego, ale powrotu do relacji, które mają zdrowotny wpływ na nas. Relacje w ogóle są kwintesencją radzenia sobie z traumą.
To, co w gruncie rzeczy nas traumatyzuje, to oczywiście doświadczenie, które nam się przytrafia, ale to, co powoduje, że ta trauma wywiera na nas bardzo negatywny wpływ, to doświadczenie straumatyzowania, w którym jesteśmy pozostawieni sami sobie. Czyli kiedy relacje z innymi ludźmi zostają zerwane, kiedy nie jesteśmy w stanie z pozostałymi osobami nawiązywać otwartych, psychicznie uzdrawiających relacji. Reakcja patologiczna byłaby, to byłyby reakcje psychosomatyczne, a więc to wszystko, co łączy się z takim unikaniem i wypieraniem doświadczenia, które ostatecznie przejawia się w inny sposób niż ten, który określilibyśmy mianem adaptacyjnego, czyli zaczyna się z rodzaj somatyzacji, boli nas głowa, boli nas brzuch, mamy napięte plecy, te wszystkie reakcje, które przejawiają się w ciele, które właśnie są efektem nieprzepracowania problemu, z którym mieliśmy do czynienia. I ostatnia faza, faza zakończenia, czyli radzenie sobie z życiem, wspominania, opowiadania, umiejętności snucia opowieści na temat tego, co nam się przytrafiało, więc nie unikanie tego, tylko zakończenie tego doświadczenia, zakończenie tego zdarzenia w taki sposób, który pozwala nam na pewien rodzaj zdystansowania się do tego, co było trudne, co przyniosło cierpienie, być może ból, ale co zostało umiejscowione w naszej przeszłości, w związku z tym możemy na to patrzeć z perspektywy. To jest bardzo istotne. Oczywiście, jeżeli tego nie przepracujemy, wówczas będziemy mieli reakcje patologiczne, które są też rodzajem próby takiej rozpaczliwej próby adaptacji do sytuacji, w której mamy jakieś kwestie nieprzepracowane i wtedy niestety wywołuje to zmiany charakterologiczne. Jeżeli mówimy o PTSD, to oczywiście przede wszystkim musimy sobie określić, co jest przyczyną PTSD. Więc tych powodów, dla których ludzie doświadczają stresu potraumatycznego, może być bardzo wiele, ale w tych okolicznościach, w jakich my aktualnie jesteśmy, oczywiście na pierwszy plan wysuwają się te związane z walką na froncie wojennym, te związane z uwięzieniem, przeżytą katastrofą komunikacyjną, kataklizmem przyrodniczym, terroryzmem, również traumy związane z doświadczeniem z obozu koncentracyjnemu, torturami, ale także oczywiście te, które są związane z przemocą seksualną czy wewnątrzrodzinną. Do objawów, do podstawowych objawów, które wyróżniamy, przede wszystkim zaliczamy objawy, które obejmują epizody powtarzającego się przeżywania urazu na nowo, w natrętnych wspomnieniach. To są takie reminiscencje i pewien rodzaj takich ruminacji, czyli kolejnego przeżywania tego, co się wydarzyło. Może się to odbywać na jawie, ale również odbywa się to w snach. Objawy PTSD występują przede wszystkim na tle uporczywie utrzymającego się poczucia odrętwienia i otępienia uczuciowego. Trzeba pamiętać, że jedną z podstawowych reakcji na traumę, na doświadczenie traumatyczne jest uczucie odrętwienia. Uczucie odrętwienia, które pozwala nam w pewnych okolicznościach przeżyć, ale oczywiście nie pozostaje bez wpływu, jest pewnym kosztem, który musimy ponieść, żeby przetrwać. Do objawów PTSD również zaliczamy odizolowanie się od innych ludzi, niereagowanie na otoczenie. Ma to często miejsce właśnie w sytuacji, kiedy ktoś ląduje na oddziale po jakimś ostrym urazie i
właściwie nie chce z nikim się kontaktować. Mówimy też wówczas o anhedonii, czyli o takim doświadczeniu braku przyjemności. Nic nas nie cieszy, nic nas nie pociąga w sensie szukania przyjemności. I często też w takich sytuacjach unikamy działań i sytuacji, które mogłyby przypominać przeżyty uraz. Oczywiście to wynika po prostu z faktu, że jesteśmy zranieni, w związku z tym dotykanie tej rany poprzez przypominanie sobie tych doświadczeń, a każdy bodziec, każdy taki trigger, który ma cechy podobieństwa do tego, co nam się przytrafiło, będzie właśnie tym dotykaniem tej rany, tego urazu. W związku z tym staramy się tego uniknąć. To są normalne mechanizmy, które stosuje nasz organizm i których się nauczyliśmy jako sposoby adaptacji do sytuacji trudnej. Wśród objawów niekiedy mogą się pojawić dramatyczne i ostre wybuchy strachu, paniki i agresji. Wiele razy na pewno widzieliście Państwo na filmach żołnierzy, weteranów, którzy reagują w taki sposób absolutnie nadmiarowy i niezrozumiały dla otoczenia. Pamiętajmy, że te reakcje, one są adekwatne do świata wewnętrznego ludzi, których dotknęło traumatyczne doświadczenie. Dla ludzi, którzy patrzą na to, oczywiście wydają się przesadzone, wyolbrzymione i zupełnie nieadekwatne. Natomiast z punktu widzenia tych osób, jak najbardziej ten rodzaj reakcji jest uzasadniony. Więc są wyzwalane przez bodźce, które powodują nagłe przypominanie sobie lub przeżycie na nowo sytuacji urazowej lub początkowej reakcji na tę sytuację. I w takich sytuacjach do objawów PTSD należą nadmiarowe pobudzenie układu autonomicznego ze wzmożonym stanem czuwania, wzmożonym odruchem orientacyjnym oraz bezsilnością. Bo pamiętajmy, że układ nasz nerwowy jest tak skonstruowany, że identyfikuje sytuację i właściwie stara się odpowiedzieć na proste pytanie, czy sytuacja, którą właśnie zauważam, czy doświadczenie, które właśnie przeżywam, jest doświadczeniem, które jest dla mnie bezpieczne czy niebezpieczne, jest w porządku czy jest nie w porządku. Jeżeli mamy osobę, która ma doświadczenie traumatyczne, to w jakimś sensie układ nerwowy tej osoby, czyli sposób przetwarzania informacji przez tę osobę, jest nastawiony przede wszystkim na wyławianiu ze środowiska, i to zarówno ze środowiska wewnętrznego, jak i zewnętrznego, tych sygnałów, które by mu mówiły o tym, że sytuacja jest dla niego zagrażająca, i wówczas, oczywiście w zależności od tego, jak jego mózg oceni taką sytuację, nastąpi sekwencja reakcji. Te reakcje są poza kontrolą. Wystarczy, że nastąpi odbiór bodźca z tego środowiska zewnętrznego lub wewnętrznego. To mogą być właśnie wyobrażenia, które ktoś ma w swojej głowie, prawda? Wspomnienia, które się przypominają, ale również to może być huk, który ma miejsce na zewnątrz, tak? Przez jakiś czas pracowałem z osobą, która, psychologiem zresztą, który był w Kijowie i który miał reakcję na każdy przelatujący samolot. Po prostu to była reakcja fizyczna, której nie był w stanie opanować. I kiedy te cywilne samoloty przelatujące gdzieś nad Warszawą pojawiały się, wówczas miał odruch chowania się po prostu. I oczywiście ten rodzaj odruchu, który występuje, nie jest możliwy do kontroli. Na tym zresztą polega ta adekwatność reakcji, ponieważ w sytuacji zagrożenia ja nie mogę czekać. Czas jest czymś,
co nie jest moim sprzymierzeńcem. Ja muszę reagować natychmiast i ten układ nasz nerwowy reaguje natychmiast. Natychmiast wykonujemy określone czynności, które mają zapobiec utracie życia, czy właśnie utracie integracji fizycznej naszego ciała. Więc zazwyczaj następuje układ nadmiernego pobudzenia układu autonomicznego. Wiemy o tym, że układ autonomiczny odpowiada za reakcję na poziomie walki lub ucieczki. Zarówno jedna, jak i druga wymuszają natychmiastowe pobudzenie określonych struktur w naszym ciele. A więc są to przede wszystkim mięśnie, które odpowiadają za szybką reakcję. Utkwienie tych mięśni łączy się to również oczywiście z odprowadzeniem krwi z tych miejsc, w których akurat ona nie jest potrzebna. Ale też o tym będę mówił troszeczkę później. Do objawów PTSD zalicza się również bezsenność oczywiście. I tutaj to, co jest ciekawe, to jest wzmożony odruch orientacyjny. Na pewno widzieliście Państwo takie osoby, które doświadczyły czegoś traumatycznego, one po prostu w momencie, kiedy sytuacje czy okoliczności interpretują jako zagrażające, natychmiast szukają jak gdyby w informacji, czy w tej sytuacji powinny się czuć zagrożone, czy mogą odpuścić po prostu. Z tymi powyższymi objawami i oznakami często współwystępują lęki i depresja. Pamiętajmy, że jeżeli nasz układ jest nastawiony na wychwytywanie bodźców, które mogą aktywować nasz układ walki i ucieczki, to oczywiście po pewnym czasie następuje naturalnie proces wyczerpywania się organizmu. My nie możemy być permanentnie w stanie walki i ucieczki. My musimy również się regenerować. A u osób z PTSD mamy taką sytuację, kiedy właściwie non-stop nasz organizm musi być przygotowany do walki lub ucieczki. Tego rodzaju doświadczenie wywołuje czasami myśli samobójcze, ponieważ mamy poczucie, że nie jesteśmy w stanie kontrolować tej rzeczywistości. Ona jak gdyby wymyka się spod naszej kontroli. I wówczas myśli samobójcze, czy w ogóle próby samobójcze, są jakąś opcją, która jest brana przez uwagę przez te osoby, żeby z tą sytuacją sobie poradzić. Oczywiście konsekwencją może stać się też nadużywanie alkoholu i leków, ponieważ są to środki, które po prostu obniżają poziom napięcia. Właśnie z tym nadmiernym poziomem napięcia osoby z PTSD radzą sobie słabo. W jaki sposób przebiega PTSD? Trzeba pamiętać o tym, że PTSD jest takim zaburzeniem, które niekoniecznie następuje bezpośrednio po urazie. Ale często po okresie utajenia. I wydaje się, że na początku wszystko jest w porządku z osobą, która doświadcza PTSD. Ale po pewnym czasie zauważamy, że ona zaczyna troszeczkę inaczej funkcjonować. Czyli ten czas mobilizacji jest trochę czasem mobilizacji organizmu, jest trochę czasem maskującym ten rzeczywisty proces, który ma miejsce w głowie człowieka, który doświadczył PTSD. To, co oczywiście też jest w jakiś sposób maskujący przebieg, to jest to właśnie forma przebiegu, tak? Dlatego że mamy okresy takiej remisji, kiedy wszystko jest ok, i mamy okresy, w którym nasilają się objawy, a więc jest to przebieg falujący, zmienny. To, co jest ważne, to to, że my w większości, jako ludzie po prostu, w większości mamy te mechanizmy radzenia sobie dobrze przygotowane do konfrontacji z rzeczywistością. Większość ludzi nie doświadcza PTSD. Natomiast u niewielkiego odsetka osób zaburzenie rzeczywiście może mieć przebieg przewlekły, czasami wieloletni i niestety, ale kończy się też to z zmianą
zmiana osobowości. To, co jest istotne i to, na co chciałbym zwrócić Państwa uwagę, ponieważ my traktujemy czasami doświadczenie z zaburzeń postresowych jako jednostkę chorobową, która się pojawiła w danym momencie. Ale pamiętajmy o tym, że doświadczenie nawet tego samego, bardzo trudnego, w bardzo trudnej sytuacji, na przykład śmierć kogoś bliskiego, jest przetwarzana przez nas w bardzo różny sposób. I na to, jak to jest przetwarzane, czyli jak to doświadczenie jest przetworzone, ma wpływ wiele czynników. Ale między innymi, na to chciałbym zwrócić uwagę, czynniki to określone cechy osobowości, przede wszystkim uprzednie dekompensacje nerwicowe. To są sytuacje, które miały miejsce wcześniej, zanim mieliśmy konkretną sytuację, która wywołała później objawy PTSD. Po prostu nasz układ nerwowy uczy się, jak reagować na pewne sytuacje. I pamiętajmy, że każde doświadczenie traumatyczne jest czymś, co w jakimś sensie odbiera nam życie. Jeżeli nie wiem, Państwo graliście w gry różnego rodzaju, albo Wasze dzieci grały w gry, to na pewno widzieliście taką linię, na której jest zaznaczona energia kogoś i ta energia po każdym doświadczeniu jakimś trudnym zmniejsza się. I dokładnie tak samo jest w życiu. My rzeczywiście doświadczamy po każdym trudnym doświadczeniu po prostu obniżenia naszej energii, nazwijmy ją w tej chwili ogólnie życiowej, tak? Ale to wiąże się z określonymi zmianami w naszym układzie nerwowym, w naszym układzie odpornościowym. I właściwie we wszystkich układach, które biorą udział w naszym przeżywaniu życia. A więc bardzo istotne jest to, jeżeli mamy pacjentów, jeżeli chcemy ich lepiej zrozumieć, a to z punktu widzenia opiekunów jest, wydaje mi się, bardzo istotne, to musimy poznać ich historię życia. Dlatego, że ona może nam dać odpowiedzi na wiele różnych pytań, które w całym procesie terapeutycznym będą po prostu nam dawały większe poczucie zrozumienia tego, co się dzieje i przez to większe poczucie kontroli nad tym procesem terapeutycznym, w którym ktoś będzie brał udział. Z tych objawów PTSD, te objawy PTSD właściwie możemy sprowadzić do takich czterech podstawowych kategorii. Pierwsza to są nadmierne pobudzenia, stan ciągłej gotowości, uczucie jakby niebezpieczeństwo miało w każdej chwili powrócić. Stan objawia się przyspieszonym rytmem serca, więc aktywacją układu współczulnego oraz podwyższonym ciśnieniem tętniczym, potliwością, niepokojem, wrażliwością na bodźce oraz reagowaniem nieproporcjonalnym, lękiem i czujnym snem. Prawda? Ja nie mogę spokojnie spać, ponieważ w każdej chwili może mi coś zagrażać. I oczywiście, jeżeli to się dzieje w ciągu jednej nocy, to w jakimś sensie mogę to odbudować, ale jeżeli właściwie każda noc jest związana z czujnością albo z okresami czujności, to mój system zaczyna szwankować, ponieważ nie ma okresu regeneracji tak naprawdę. I to jest coś, co kończy się oczywiście depresją i poczuciem generalnie braku kontroli nad tym, co się ze mną dzieje. Druga kategoria to jest przeżywanie katastrofy w snach i nawracających wspomnieniach. Te emocje, które towarzyszą, mogą być tak samo silne jak te, które ktoś przeżywał w chwili tragedii. Trzeba o tym pamiętać, w związku z tym możemy liczyć się też w wielu sytuacjach z czymś, co będzie trudne dla osób, które opiekują się takimi osobami. Ta wówczas pozycja obserwatora może nie być dostatecznie chroniącą przed doświadczaniem bardzo silnych przeżyć. Kategoria objawów PTSD, trzecia kategoria, zawężenie, spostrzeganie i zachowania.
tak? Czyli stan odrętwienia, odizolowania od emocji, częściowe znieczulenie lub utrata poszczególnych wrażeń, osobojętnienie, emocjonalna bierność. Ja będę mówił o tym troszeczkę później, więc nie będę w tej chwili tego rozbudowywał. I kategorie objawów PTSD, to jest czwarta kategoria, poczucie winy ocalałego. To jest troszeczkę inny typ objawów. One wiążą się z przetwarzaniem emocjonalnym i bardzo często właśnie to poczucie winy łączy się, szczególnie osób, które mają doświadczenie wojenne, ale nie tylko, również w wypadkach komunikacyjnych, poczucie winy, kiedy zadajemy sobie pytanie, dlaczego ja się uratowałem, a ktoś inny nie, tak? I co mogłem zrobić, żeby zapobiec temu, co się wydarzyło. Zaznaczę tutaj też taką jednostkę, którą nazywamy kompleks PTSD. Nie będę specjalnie rozwijał, czasami do niej będę nawracał. Ona jest troszeczkę inna w przebiegu niż PTSD, ostre PTSD, ale może rozwijać się w sytuacji, kiedy pewne doświadczenia powtarzają się. I jest w pewnym sensie czymś, co leczy się dużo trudniej ze względu na to, że czas rozwoju kompleksowej traumy jest bardzo długi zazwyczaj. A więc kompleks PTSD są to bliżej nieokreślone zaburzenia w następstwie ekstremalnego stresu, który obejmuje po pierwsze zmiany w zakresie regulacji impulsów emocjonalnych wraz z trudnościami dotyczącymi modulacji złości i zachowań autodestrukcyjnych. Zmiany w zakresie możliwości koncentracji i świadomości prowadzące do amnezji oraz występowania epizodów dysocjacyjnych i depersonalizacyjnych. To określenia, które są tutaj, powiedzmy, fachowe, one de facto sprowadzają się właściwie do stwierdzenia, że nasz system uczestniczenia w rzeczywistości zaczyna szwankować. I próbujemy znaleźć sposoby, żeby jak najlepiej w tej rzeczywistości się znaleźć. A więc nie pamiętamy o pewnych rzeczach, stąd amnezja, prawda? Mamy epizody dysocjacyjne, a więc czujemy się, jakbyśmy byli w dwóch różnych rzeczywistościach, albo mamy w sobie jakby dwie różne rzeczywistości. Często przejawia się to w postaci różnych głosów, które w naszej głowie się pojawiają. Więc tego rodzaju określenia, one nam tylko wskazują, że rzeczywistość nas przeciąża w jakimś sensie i musimy znaleźć sposoby na to, żeby sobie w niej poradzić. To, co się również pojawia, to zmiany w zakresie autopercepcji, takie jak chroniczne poczucie wstydu. Bo pamiętajmy, że jeżeli nie radzimy sobie z rzeczywistością i widzimy ludzi, którzy wokół, którzy wydaje nam się, że sobie z nią radzą dużo lepiej, wówczas natrętna myśl na własny temat, która się pojawia, to myśl, że coś z nami jest nie w porządku. Coś z nami jest nie tak. To coś z nami jest nie tak, nawiasem mówiąc, jest takim określeniem, które jest takim bardzo regresyjnym określeniem. Właściwie jak sobie pomyślimy, co dziecko myśli, kiedy nie spełnia oczekiwań swojego otoczenia, na przykład swoich rodziców, to właśnie powiedzielibyśmy, że coś ze mną jest nie tak. To nie jest dorosłe określenie. Dorosłe określenie byłoby dużo bardziej precyzyjne. Dorosłe określenie byłoby ukonkretnieniem, co ze mną jest nie w porządku, co konkretnie nie działa, w czym konkretnie nie jestem, czemu konkretnie nie jestem w stanie stawić czoła i dlaczego nie jestem w stanie się z czymś skonfrontować. I jeszcze zmiany w zakresie relacji z innymi osobami. Pamiętajmy, że jeżeli myślimy, że coś z nami jest nie tak, to zaczynamy przestać ufać innym osobom. I oczywiście następuje somatyzacja problemów emocjonalnych. Więc zaczynają się bóle głowy, zaczynają się dolegliwości, które w jakimś sensie są strategiami unikania rzeczywistości, prawda? Bo jeżeli ja jestem obolały i w jakiś sposób nie radzę sobie z tym bólem, no to oczywiście to stawia mnie zresztą w pozycję ofiary, która to pozycja ofiary ma oczywiście też swoje plusy. Ponieważ kiedy jesteśmy w pozycji ofiary, to nie musimy prosić na przykład o pomoc, ponieważ inni będą nam pomagać z
no właśnie widząc w nas ofiarę, a więc kogoś, komu należy pomóc. Ostatecznie następuje cały szereg zniekształceń rzeczywistości, ja po prostu zaczynam widzieć rzeczywistość nie taką, jaką ona jest, tak? A więc zmiany w systemach znaczeniowych. I teraz zadając sobie takie podstawowe pytanie, to właściwie od czego zależy to, jak człowiek sobie poradzi z życiową tragedią, bo to nie jest tak, że każdy przechodzi to w taki sam sposób, aczkolwiek oczywiście wyróżniliśmy te fazy przechodzenia przez określone stany, radzenia sobie w określone stany, w których się znajdujemy, kiedy radzimy sobie z rzeczywistością. Tak ogólnie rzecz biorąc, nie rozbudowując tego, właściwie zwracając tylko Państwu uwagę, chcę zaznaczyć, że są trzy takie podstawowe czynniki, które wpływają na to, jak radzimy sobie z rzeczywistością. Po pierwsze, to jest to, jacy jesteśmy, to w sensie biologicznym. Określilibyśmy to mianem cech temperamentalnych pewnie, tak? Czyli siłą, jaki mamy układ nerwowy, jak on jest silny, tak? Jaką ma reaktywność, jak jesteśmy wrażliwi po prostu na to wszystko, co się w rzeczywistości dzieje. I są osoby, które są bardzo wrażliwe i są osoby, które są odporne po prostu, tak? Są osoby, które mają niski poziom reaktywności i wysoki poziom reaktywności. To osoby, które będą miały wysoki poziom pobudzenia, czyli silne bodźce wywołują u nich dopiero jakiś rodzaj napięcia, no będą na przykład chętniej uczestniczyły na przykład w walkach, tak? A osoby, które będą miały duży poziom wrażliwości, będą unikały tego rodzaju sytuacji. Będą trudniej je znosiły. Druga rzecz to jest oczywiście otoczenie. Powiedziałem już wcześniej, że tak naprawdę to, co decyduje o tym, jak sobie radzimy z traumą, zależy w dużym stopniu od tego, jak radzi sobie z naszą traumą, naszym doświadczeniem traumatycznym, nasze otoczenie, nasi najbliżsi. No i oczywiście historia naszego życia, jaka ona była. Jeżeli byliśmy już w jakichś różnych sytuacjach, które nas przeciążyły, to będziemy sobie radzili dużo trudniej, chyba że nabyliśmy odpowiednich adaptacyjnych sposobów radzenia sobie z trudnościami. Wtedy będziemy sobie radzili dużo łatwiej. Radzenie sobie z traumą jest wypadkową bardzo wielu czynników, które składają się w końcowy efekt, czyli to, w jaki sposób trudne doświadczenie przechodzimy. Jakie są etapy oswajania niepełnosprawności? Ja będę troszeczkę teraz tutaj skupiał się na takich podstawowych informacjach, tak żeby później przejść do opisu tego procesu terapeutycznego, który może być użyteczny dla Państwa, ale też dla Waszych pacjentów, przede wszystkim dla Waszych pacjentów. Myślę tutaj przede wszystkim o oswojeniu niepełnosprawności, która powstaje w wyniku urazu, na przykład wojennego. Tak? Kiedy ktoś był zdrowym mężczyzną i w wyniku wybuchu bomby na przykład stracił nogę albo doznał jakiegoś innego urazu. A więc oswojenie niepełnosprawności trochę przypomina proces żałoby, a więc musi się tam pojawić żal, czyli rodzaj smutku, pojawia się oczywiście złość, czasami opłakanie straty, ale nie zawsze, bo czasami opłakiwanie straty jest uznawane za coś, co jest przejawem słabości. No, pojawia się również miejsce na nadzieję i ostatecznie akceptacji nowej sytuacji. I te fazy oswajania własnej niepełnosprawności, szczególnie pacjentów, z którymi Państwo macie do czynienia, one sprowadzają się do czterech takich podstawowych, czyli stadium doznania niepełnosprawności, to jest szok, uświadomienie sobie ograniczeń, to jest bunt, podejmowanie prób funkcjonowania z niepełnosprawnością, to jest nadzieja, przystosowanie się do nowej sytuacji, to jest akceptacja. I teraz możecie Państwo, rozmawiając z pacjentami na przykład, rozmawiać na wiele różnych sposobów, to jasne,
Czasami zresztą w tej pierwszej fazie szoku dużo ważniejsza jest obecność z taką osobą niż rozmowy, niż dawanie rad, wskazówek i tak dalej. Ale w jakimś sensie można by sprowadzić te nasze działania do takiej frazy, którą tutaj Państwu chcę przekazać. Mianowicie musisz uporać się z tym doświadczeniem po swojemu, ale równocześnie musisz pamiętać, że chcesz wrócić do równowagi. Trwanie w emocjonalnym szoku blokuje Cię na złe informacje, ale także nie pozwala usłyszeć tych dobrych, optymistycznych. One także istnieją, czekając, aż będziesz w stanie je przyjąć. Bo musimy pamiętać, że ta faza szoku jest związana przede wszystkim z fazą zaprzeczania. A więc po prostu dlatego, że ja nie mogę przyjąć tego, co jest dla mnie za trudne, jeżeli coś jest przeciążające mój układ, to mój układ będzie się bronił przed tym, żeby to wziąć na swoje barki, używając takiego metaforycznego określenia. Więc faza zaprzeczenie jest mechanizmem obronnym, jednym z mechanizmów związanych z wyparciem. On nam pomaga nie konfrontować się z rzeczywistością, ponieważ ta rzeczywistość na ten moment jest zbyt trudna. A więc pod wpływem doznanego szoku nie wierzymy w prawdziwość wydarzeń, próbujemy im zaprzeczyć. Pojawiają się uporczywe, natrętne myśli, to niemożliwe, to nie może być prawdą. To się wcale nie wydarzyło. Czasami siła zaprzeczeń jest bardzo duża. Ignorujemy czasami ludzie, którzy nie mają nóg, chcą wstać i iść. Ignorujemy to, co o wypadku, urazie, chorobie mówią bliscy i lekarze. Lekceważymy fakty, umniejszamy zagrożeniu i doznaniom, które płyną z ciała. Pojawiają się natomiast te, które są związane z przyjmowaniem wszystkiego, co daje nadzieję. Tak? Gotowość do snucia planów nieuwzględniających stanu zdrowia ani własnych ograniczeń. Myślenie typu jak tylko to się skończy, to. Tak więc to początkowe zaprzeczenie zmianom jest naturalne i bardzo powszechne i w jakimś sensie jest wpisane w reakcję, więc tak po prostu jest. Musimy się z tym pogodzić. Zarówno jako ci, którzy doświadczają czegoś takiego, jak i ci, którzy się opiekują osobami, które doświadczyły czegoś trudnego. To, co się pojawia oczywiście, chroni nas przed taką dezintegracją nas samych. Pojawiają się pytania, które są właściwie bez odpowiedzi, tak? Typu, dlaczego to spotkało właśnie mnie? To znaczy, można na to pytanie odpowiedzieć, bo w jakimś sensie wszystko, co się dzieje się tak, jak powinno się dziać. W tym znaczeniu, że jeżeli coś się stało, to po prostu musiało się stać. To jest trudne do przyjęcia czasami, ale tak faktycznie jest. My zastanawiamy się często, co byśmy mogli zrobić przed wydarzeniem, żeby do niego nie doszło, ale prawda jest taka, że gdybyśmy wiedzieli, że do niego dojdzie, zrobilibyśmy właśnie to, co by mu się w jakimś sensie przeciwstawiło, ale nie było to możliwe, dlatego że nie mieliśmy tego poziomu świadomości, który mamy po zaistniałym zdarzeniu. Co pozwala pójść dalej? Oczywiście mechanizmy obronne, tak jak powiedziałem, one nas bronią, a więc mają swoją ważną funkcję. Natomiast, żeby pójść dalej, musimy odblokować. To jest trochę tak jak życie w zamku, który jest otoczony bardzo wysokim murem. Ja oczywiście mogę żyć w tym zamku, być może nawet wiele lat, ale tak naprawdę nie jest to prawdziwe życie. Prawdziwe życie jest w jakimś sensie, albo część mojego prawdziwego życia jest na zewnątrz tych obronnych murów. W związku z tym, jeżeli chcę naprawdę żyć, czyli naprawdę chcę się skonfrontować, czy być w rzeczywistości, to muszę wyjść spoza tych obronnych murów, czyli muszę ograniczyć wpływ mechanizmów obronnych. Ważne zastrzeżenie, mechanizmy obronne są nieświadome. W związku z tym to nie jest tak, że my je stosujemy dlatego, że mamy takie widzimisię i po prostu możemy je sobie uruchamiać wtedy, kiedy chcemy. One w jakimś sensie są w nas wdrukowane i pojawiają się po to, żeby nas chronić. I zaczynają odchodzić wtedy, kiedy w jakimś
stopniu nasz system staje się, ma, odzyskuje zdolność integracji rzeczywistości taką, jaką ona się stała. To jest zresztą element zdrowienia tak naprawdę. Tak, czyli ja odblokowuję te mechanizmy obronne przez uświadomienie sobie, co się stało. Rezygnuję wtedy z tych zaprzeczeń, niedowierzania, analizuję sytuację i zastanawiam się nad konsekwencjami tego, co się stało. To pozwala mi znaleźć możliwie najlepsze, optymalne rozwiązanie. Co dominuje na pierwszym etapie? Szok i niedowierzanie. I tutaj mamy wiele takich reakcji, które się pojawiają, a więc szok, niedowierzanie, uporczywe zaprzeczanie temu, co się stało, zachwianie struktury osobowości, zablokowanie procesów poznawczych, negatywne emocje, dotkliwe poczucie utraty kontroli nad własnym życiem, lęk, ból, strach, samotność, rośnie potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa i akceptacji. Wymieniłem tylko niektóre. W jaki sposób prawda w ogóle dociera do naszej świadomości? No bo jeżeli mamy te mechanizmy obronne, które nas chronią przed prawdą, to w jaki sposób jednak ona się przebija? No przede wszystkim przechodzimy przez kolejne fazy, tak? Mówiłem o tych fazach wtargnięcia i zaprzeczania. One w jakimś sensie dozują nam tę trudną prawdę, tak? Jeżeli ona jest zbyt trudna, ten mechanizm obronny działa na 100%, ale rzeczywistość zbliża się do nas i mówi nam, jaka jest. I wtedy oczywiście możemy sobie z tym radzić w różny sposób, między innymi w tych frazach, które tutaj Państwo widzicie, a więc zostawcie mnie, wszyscy się wynoście, dajcie mi spokój, już lepiej być samotnym i tak dalej, kaleka ciężar dla wszystkich. To, co się również pojawia, to jest właściwie próba określenia samego siebie, kim jestem teraz po tym wypadku, po tym zdarzeniu. Oczywiście, żeby to zrobić, to muszę uświadomić sobie, że w ogóle jestem osobą, która nie jest już tym, kim była wcześniej. Tak? Że jest na przykład osobą niepełnosprawną, nie mam nogi na przykład. Tak? A więc muszę przejść przez całą fazę takiego, byśmy mogli powiedzieć, uzupełniania rzeczywistości o to, co jest prawdą. I ta faza, te fazy właściwie one nakładają się na siebie. Jedne mają czasem dłuższy czas, inne są krótsze. Właśnie to, co charakteryzuje radzenie sobie w przypadku PTSD, to jest zmienność. Drugi etap to jest bunt i załamanie, odblokowuje w procesy poznawcze, usztywnia hierarchię wartości, obniża poczucie własnej wartości, dostrzeganie przede wszystkim głównie trudności i ograniczeń, apatyczność, bierność, depresja i przygnębienie. Myślę, że wiele osób właśnie doświadcza dokładnie czegoś takiego, jeżeli opiekuje się osobami niepełnosprawnymi, osobami, które doświadczyły czegoś bardzo trudnego. Tak, to jest też kwestia tego, w jaki sposób my jesteśmy w stanie reagować jako opiekunowie na tego rodzaju symptomy, które się pojawiają u naszych pacjentów. I uwaga dla pacjentów, aby móc w pełni wykorzystać możliwości życiowe, które ciągle masz, pomimo niepełnosprawności, musisz przejść etap załamania i buntu. To pozwoli ci pójść dalej w stronę radości z dnia codziennego. To jest formuła oczywiście, która może przybierać różne formy, może być też dzielona i dawkowana na poszczególne dni, ale rzeczywiście generalnie chodzi o coś takiego, że musimy naszych pacjentów zapoznawać z rzeczywistością, czyli tym, jaka ona rzeczywiście jest. Przedłużający się stan smutku i żalu, przygnębienia, przynosi pewne refleksje, to jest ta faza wtargnięcia i pytania, które się wówczas pojawiają, na które odpowiedzi szukają nasi pacjenci, to jest co pozwala uwolnić się od żalu i smutku.
jaka jest rola rodziny i najbliższych. Mówiłem o tym, że rola rodziny i najbliższych jest absolutnie kluczowa, jeżeli chodzi o doświadczenie traumatyczne i przepracowanie tego doświadczenia. Czy to żałoba, czy to jest smutek, którego doświadczam, który jest niezbędnym elementem przepracowania straty. Trzeci etap, który się pojawia, to jest nadzieja. To jest mentalne pożegnanie się z przeszłością, koncentracja na teraźniejszości, dostrzeganie kolejnych nowych możliwości dalszego działania, ale także wzrost znaczenia i roli pozytywnych informacji zwrotnych. To, co również zauważamy, to jest zaistnienie w środowisku innych niepełnosprawnych. Prawda? I znowu uwaga do pacjenta. Trwanie w bezczynności zamyka cię na świat, na możliwości, które wciąż są dla ciebie osiągalne. Współczucie to zarazem wyraz wsparcia i szacunku dla tego, jak dobrze sobie radzisz, mimo wszystko. To jest emocja, którą chcielibyśmy budzić w swoich pacjentach, czyli współczucie. Tak? To jest inny rodzaj relacji samemu ze sobą, który przybliża nas do ostatniego etapu, mianowicie do akceptacji. Właściwie akceptacja jest zakończeniem przepracowywania procesu utraty oczekiwań, nadziei związanych z naszym życiem, takim, jakim sobie wyobrażaliśmy. Ono się zmieniło. Ono nie będzie już takie, jak sobie wyobrażaliśmy. Być może nigdy nie byłoby takie, ale teraz musimy zaakceptować ten punkt startowy, w którym się znaleźliśmy. I to jest moment, który rzeczywiście, kiedy ma miejsce, to wszyscy dookoła widzą, że to jest właśnie ten moment, kiedy ktoś rzeczywiście akceptuje tę sytuację. Nie jest to rodzaj gry, czy teatru, czy zmylenia przeciwnika po to, żeby czuł się lepiej, tylko rzeczywiście ten etap ma miejsce i czujemy, że ta osoba poradziła sobie z tym, co było trudne. Terapia, czyli jak pomóc pacjentowi, jak pomóc sobie, bo chcę też Państwu zwrócić uwagę, że praca z takimi pacjentami też jest wymagająca dla osób pomagających. A więc powiem krótko o mechanizmach regulacji emocjonalnej i przetwarzania informacji u człowieka. Po pierwsze, rozróżnienie, które chcę zrobić, to jest na cierpienie, które jest potrzebne i niepotrzebne. Generalnie w terapii zajmujemy się cierpieniem niepotrzebnym, czyli tym nadmiarowym, którego jest za dużo. Kiedy go jest za dużo, to jest ocena kliniczna tak naprawdę, nie jest to łatwe, ale rzeczywiście musimy obserwować naszych pacjentów, żeby widzieć, kiedy jest szansa na to, żeby oni przeszli z jednego etapu w drugi trochę szybciej, ale bez nadmiernego nacisku i bez wywierania jakiejkolwiek presji. A więc potrzebne to jest to, co jest związane z przeżyciem reakcji emocjonalnej na rozczarowanie, niepowodzenie, ból czy stratę. Niepotrzebne to jest to, co jest zbyteczne, nadmiarowe w jakimś sensie. To, co nam wyjaśnia, jak ten proces przebiega, to jest teoria poliwagalna. Ja troszeczkę o niej powiem, nie za dużo, zasygnalizuję właściwie trochę, żebyście Państwo ewentualnie sobie poszukali na temat tego, w jaki sposób ta teoria poliwagalna tłumaczy w ogóle ten cały proces przetwarzania informacji. A więc również informacji, która dotyczy tego, że nie udało nam się, coś poszło nie tak. A więc pierwsza zasada teorii poliwagalnej to jest hierarchiczność układu autonomicznego. Mamy trzy części właściwie i Porges, który był twórcą teorii poliwagalnej, mówi nam o tym, że mamy część współczulną, to jest oczywiste, i część przyspółczulną, to jest jasne. Ale w części przyspółczulnej wyróżnia dwie części, które różnią się od siebie, mianowicie część brzuszną i część grzbietową. Pierwsza różnica, jaka jest, to taka, że część brzuszna jest dużo młodsza od części grzbietowej. Część grzbietowa odpowiada za znieruchomienie. Oczywiście w sytuacji stresu ostrego będziemy mieli do czynienia ze znieruchomieniem. Powiem o tym, jak to się przejawia. Natomiast część brzuszna jest dużo młodsza, jest związana z naszym zaangażowaniem społecznym przede wszystkim, czyli z chęcią nawiązywania kontaktu z innymi ludźmi. I teraz kilka takich podstawowych informacji, które dają nam obraz tego, kiedy część brzuszna nerwu błędnego jest aktywowana i kiedy działa właściwie. Dotyczy to człowieka i ssaków, a więc musimy czuć się bezpieczni, nie musimy zaspokajać żadnej potrzeby, nie musimy walczyć ani uciekać, musimy być zdrowi fizycznie.
Wówczas możemy się odprężyć, możemy sobie pozwolić na wydatkowanie energii bez ryzyka załamania i nadmiernego pobudzenia. To jest część brzuszna. Część brzuszna również działa właściwie, jeżeli efektywnie odpoczywamy i następuje właściwa regeneracja, sen na przykład, prawda? Są stworzone warunki do utrzymania optymalnego stanu zdrowia fizycznego. Jesteśmy zainteresowani tworzeniem więzi społecznych, czyli nie chcemy się izolować, chcemy być z ludźmi, z przyjaciółmi, z rodzicami. Jesteśmy kreatywni, pozytywni, produktywni. To jest część brzuszna. W jaki sposób możemy aktywować część brzuszną, części przywspółczulnej? Na przykład to, co aktywuje, to jest umycie twarzy zimną wodą. Na pewno Państwo widzieliście na filmach czasami w sytuacji jakiegoś wielkiego pobudzenia, ktoś biegnie do łazienki i obmywa sobie twarz zimną wodą. Możemy to robić. Jeżeli coś nas bardzo poruszyło, możemy umyć twarz, przemyć twarz zimną wodą, uspokoimy się wtedy. Modlitwa, medytacja są sposobami na pobudzenie przywspółczulnej części. Mruczenie to jest z praktyki zen, buddyzmu. Rytmiczny, przeponowy oddech. Niestety nie będę mógł Państwu dużo o tym mówić teraz, ale oddech jest absolutnie kluczowym elementem kontroli naszego stanu emocjonalnego, z którym możemy się posługiwać. Jest dostępny, jest tani, jest zupełnie nieszkodliwy. Zbalansowany mikrobiom, a więc nasze jelita, jak się odżywiamy, to ma bardzo duże znaczenie, ponieważ jeżeli mamy pewien rodzaj zakłóceń w naszym mikrobionie, to wówczas oddziaływuje to na naszą część współczulną i przywspółczulną, ale grzbietową. To nie jest dobry stan. Tak? Jesteśmy wtedy pobudzeni, jesteśmy wtedy zdezorientowani często. Tak? Mówienie to jest również to, co pobudza część brzuszną, czyli relacje z innymi ludźmi. Aktywacja części współczulnej to dostęp jedynie do aktywacji walki ucieczki, odcięcie, połączenie kory przedczołowej od struktur podkorowych, ograniczenie możliwości ich hamowania, prawda? Nie myślimy, sytuacja stresu egzaminacyjnego, prawda? Kiedy wiemy, że to wiemy, ale tak naprawdę nie mamy dostępu do kory przedczołowej, nie możemy analizować, syntetyzować i tak dalej. Chęć ucieczki pacjenta z gabinetu także, poceniem się, pojawieniem się flashbacków. Flashbacki są naturalnym sposobem przepracowania, ale w stanie nadmiernego pobudzenia nie można ich przepracować, po prostu nie można przepracowywać treści poza oknem tolerancji. Zaraz powiem, co to jest okno tolerancji. Aktywacja części przywspółczulnej grzbietowej. Co się dzieje wtedy, kiedy mamy jakąś bardzo silną, bardzo trudną sytuację? Następuje zabrążenie, stępienie emocjonalne, dysocjacja. Pacjent stopniowo lub nagle czuje się oddalony, oddzielony. Jest jakby nie w kontakcie. Następuje widzenie lunetowe, czyli tak jakbyśmy widzieli tylko fragment rzeczywistości. Nic innego nas nie interesuje. Następuje derealizacja, depersonalizacja, nawet autoskopia. Autoskopia jest takim doświadczeniem widzenia samego siebie, jak gdybyśmy patrzyli z zewnątrz, jakby okiem kamery, prawda? Dezaktywacja somatyczna, czyli ziewanie, mdłości, odrętwienie, senność, omdlenie. Tak byśmy mieli wyłączony prąd. Ofiara bez wyjścia. I tutaj Państwu chcę pokazać wykres. Nie będę go szczegółowo umawiał, bo nie mamy na to czasu za bardzo, ale to, o czym powiedziałem na tym wykresie, on nie jest doskonały, nawiasem mówiąc. Jest wiele różnych reprezentacji graficznych teorii poliwagalnej, bo ten wykres właśnie reprezentuje w teorię poliwagalną, ale chciałbym Państwu pokazać na tym wykresie, w jaki sposób my normalnie funkcjonujemy. Więc normalnie funkcjonujemy tą sinusoidalną linią, czyli jesteśmy zaangażowani społecznie, mamy pewne wyzwania, wówczas aktywuje się układ sympatyczny, ale w pewnych sytuacjach pobudzenie jest bardzo silne i nagle okazuje się, że ze strefy, kiedy możemy coś zrobić, przechodzimy do stanu, kiedy nie możemy czegoś zrobić. I wówczas aktywuje się bezsilność, zatrzymanie energii, depresja, odrętwienie i dysocjacja.
Kiedy wychodzimy z tego stanu z kolei, aktywują się bardzo nieprzyjemne emocje, mianowicie wstydu, zamknięcia, poczucie beznadziei, czasami wręcz przygotowanie do śmierci, poczucie uwięzienia. To jest wykres, który pokazuje nam, w jaki sposób my reagujemy na sytuację zagrażającą. I osoby, które mają doświadczenie PTSD, są właściwie cały czas w tym różowym polu. One są non-stop aktywowane i doświadczają non-stop takich emocji jak troska, niepokój, zamartwianie, strach, gniew, złość, irytacja. Jeżeli nie jest to rozładowane, to przejawia się to napięcie w somatyzacjach, a więc zawrotach głowy, bólach karku, ból ramion, napięcie, ból brzucha i tak dalej, i tak dalej. To jest coś, co nam może ułatwić rozpoznanie, w jakim stanie są nasi pacjenci, ale też może nam powiedzieć, w jakim my jako opiekunowie jesteśmy w stanie. To jest bardzo istotne, dlatego że tak naprawdę my jako opiekunowie, jako terapeuci, mamy wpływ na aktywowanie poszczególnych części układu, przepraszam, układu autonomicznego. W tak zwanej synchronizacji i dostrojeniu. Okno tolerancji. Okno tolerancji to jest przedział, w którym pobudzenie naszego układu jest optymalne. Jest to, ono jest również tutaj na zielono, bo odpowiada gdyby temu wykresowi, który również był na zielono, czyli mamy zaangażowanie społeczne. Kiedy jest bardzo niskie pobudzenie, kiedy odczuwasz zbyt mało, wychodzimy poza okno tolerancji. Kiedy jest bardzo duże pobudzenie, również wychodzimy poza okno tolerancji. Czyli my w naszym życiu generalnie nasz układ jest tak skonstruowany, żeby szukać okna tolerancji dla naszego funkcjonowania. Każdy z nas ma inne okno tolerancji. Ono musi być określone właściwie dla każdego pacjenta. Też są inne triggery, które aktywizują nasze pobudzenie. Więc musimy znać te triggery po to, żeby ich unikać albo żeby się uczyć reakcji adaptacyjnych. Te obszary pracy z pacjentem tej profesjonalnej pracy, bo chcę Państwu oczywiście tutaj opowiedzieć o tym nie tylko jak Wy możecie pracować, jak Wy możecie lepiej rozumieć swoich pacjentów, ale też co możecie zrobić, kiedy ten pacjent wymaga opieki profesjonalisty. Więc oczywiście praca związana z przepracowywaniem traumy odbywa się tutaj na granicy, właściwie na tych dwóch granicach, które są wyznaczane przez okno tolerancji. I teraz jak to się odbywa? Za chwilę powiem, właściwie trochę zapoznając Państwa z tymi technikami, których używa się do pracy ze stresem potraumatycznym, tak żeby ta wiedza, którą Państwo posiądziecie, mogła być przekazana pozostałym osobom. Druga zasada teorii poliwagalnej to jest neurocepcja, właściwość układu nerwowego umożliwiające poruszanie. To jest właściwość układu nerwowego, które umożliwia poruszanie się w świecie wewnętrznym i zewnętrznym, prawda? Czyli rozpoznawanie sytuacji zagrożenia i bezpieczeństwa. I tworzenie środowiska, w którym tych sytuacji zagrażających jest mniej, prawda? Pierwszą rzeczą, którą robimy w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z osobami, które biorą udział w wypadku, to jest wynoszenie ich z miejsca zagrożenia, tak? Te osoby muszą zostać ewakuowane z miejsca zagrożenia. Mówię o tym w kontekście też tak zwanej koregulacji. Koregulacja jest specyficznym rodzajem powiązań międzyludzkich. Koregulacja jest najlepszym sposobem radzenia sobie z tym, co życie nam przynosi, a co przerasta możliwości naszego radzenia sobie z danymi sytuacjami. Po prostu każdy terapeuta jest koregulatorem stanów emocjonalnych swojego pacjenta. Ale tylko w jednym wypadku, o ile sam sobie radzi z tymi stanami czy z tymi sytuacjami, w których się znajdzie.
jeżeli ja nie potrafię regulować jako pacjent, jako terapeuta, nie potrafię regulować swoich stanów emocjonalnych, to sytuacje, które wzbudzają mojego pacjenta, będą również dla mnie stymulujące. I na zasadzie sprzężenia zwrotnego będą odbierane przez tego pacjenta jako silnie zagrażające, ponieważ to, czego on potrzebuje w sytuacji, kiedy jest silnie stymulowany, to kogoś, kto będzie trochę jak falochron, czyli od którego to napięcie będzie się odbijać. Dlatego bardzo istotne jest to, żeby terapeuci potrafili się samoregulować, tak naprawdę, ponieważ wtedy są najlepszym czynnikiem interwencyjnym, jeżeli można tak powiedzieć, prawda? To w jaki sposób oddycham, w jaki sposób widzę, jak oddycha mój pacjent, prawda? Używanie ruchu, używanie dotyku, dźwięków, poczucia humoru, to wszystko jest tym, co sprowadza mojego pacjenta do sfery bezpiecznej. A jeżeli jest w sferze bezpiecznej, to może zacząć przetwarzać informacje w możliwie optymalny sposób, najlepszy sposób. Bo jeżeli wchodzi w sytuację walki lub ucieczki, tak jak Państwo pamiętacie, następuje odcięcie od kory przedczołowej i przetwarzanie tych informacji jest w sposób bardzo utrudniony. W związku z tym proces jak gdyby urzeczywistniania się pacjenta jest wydłużony. To, czego uczymy oczywiście, to jest uczenie nowych nawyków, nowych sposobów radzenia sobie. Wykorzystujemy w tej sytuacji po prostu plastyczność, neuroplastyczność naszego mózgu, układu nerwowego i wzmacniamy, czyli sensytyzujemy te zachowania i te reakcje, które pomagają naszym pacjentom wyjść ze stanu, w którym się znajdzie. Jakie mamy interwencje terapeutyczne? Nie będę ich szczegółowo omawiał, ale zaznaczę, że nie jesteśmy bezsilni, wymieniając je, że nie jesteśmy bezsilni wobec tego, co dzieje się z naszymi pacjentami. To jest bardzo ważne, żeby nie mieć poczucia bezsilności, tak? Ponieważ jeżeli my czujemy się bezsilni, to wówczas nasz pacjent doskonale to rozpozna i to nie będzie pomocne w jego ozdrowieniu. A więc przekazywanie nowych informacji, powtórne uwarunkowanie, zwracanie uwagi na korzystne doświadczenia, czyli na to, co jest naszym zasobem, co jest zasobem naszego pacjenta. Modelowanie, czyli mówienie na przykład, że wiele osób w tej sytuacji poradziło sobie, wskazywanie takich osób. Powtarzające się testowanie rzeczywistości, zachęcanie pacjenta do uważnego analizowania sytuacji, wydarzeń, relacji własnych, wewnętrznych prawd. Nakłanianie pacjenta do rozładowania napięcia, czyli uczymy pacjenta, w jaki sposób może rozładować napięcia w taki sposób, który nie jest to problematyczny dla otoczenia na przykład. Tak? I zapewnienie we wzajemnej relacji doświadczenia korygującego, na przykład poprzez mówienie mogę z tobą być. Mogę spędzać z tobą czas. Jedną z podstawowych technik właściwie, czy terapii, którą stosuje się w terapii traumy, to jest EMDR. EMDR jest terapią, która w latach 70. ubiegłego stulecia właściwie się pojawiła i jest odwrażliwianym i przetwarzaniem za pomocą stymulacji bilateralnej. Właściwie jest takim podejściem, które łączy w sobie bardzo wiele podejść terapeutycznych. Chcę Państwu o niej opowiedzieć, ponieważ prowadziliśmy taki, mówię, jako stowarzyszenie MDR w Polsce, którego jestem członkiem, prowadziliśmy zakrojony na szeroką skalę projekt razem z kolegami z Ukrainy właśnie. Na końcu podam Państwu namiary na stronę internetową stowarzyszenia MDR w Ukrainie. O to, żebyście ewentualnie mogli swoim pacjentom polecać tę terapię jako sposób na radzenie sobie z trudnościami, w których się znaleźli. Ale nie tylko pacjentom, również osobom, które zajmują się pomaganiem. No, jednym z pacjentów był książę Harry, który, jak Państwo wiecie, stracił matkę w wieku 12 lat bodajże, tak? I
i też radził sobie z tym doświadczeniem traumatycznym za pomocą terapii EMDR. Nie wchodząc w szczegóły, bo oczywiście to są kwestie dosyć techniczne, ważne, ale jednak techniczne, jak na tutaj nasz wykład i już powiedzmy związane z pracą profesjonalisty. To właściwie Shapiro, Francji Shapiro, która odkryła jak gdyby tę terapię, wskazała, że ruch gałek ocznych przynosi ulgę emocjonalną. Skąd to się bierze? Ruch gałek ocznych stymuluje bilateralnie dwie półkule. Mamy dwie półkule, oczywiście każdy doskonale o tym wie, lewą i prawą. One mają trochę inne funkcjonalności. Lewa półkula jest bardziej analityczna, prawa bardziej kreatywna, bardziej spontaniczna. Natomiast lewa półkula jest związana z pewnym przetwarzaniem informacji w taki sposób, gdzie nasze doświadczenie z przeszłości ma nas chronić przed tym, co się wydarzy w przyszłości. W związku z tym jest takim bardzo ważnym ogniwem w zapobieganiu jakimś porażkom, które miałyby się po raz kolejny w naszym życiu zdarzyć. Stymulacja bilateralna nie musi być wyłącznie za pomocą ruchu gałek ocznych. Jest najbardziej efektywna, są badania, które to potwierdzają, ale również może być za pomocą dotyku, może być za pomocą słuchu. Ale właściwie pytanie jest takie, ale po co stymulować dwie półkule? Jeżeli możemy to robić właśnie za pomocą ruchu gałek ocznych, to w porządku, no ale po co to robić tak naprawdę? Shapiro powiedziała coś takiego, kiedy ruszam oczami, uspokajam się. To jest doświadczenie kliniczne. Dlaczego tak się dzieje, jest sprawą wciąż otwartą. Natomiast jest wiele teorii, które mają potwierdzenie w różnych obszarach naszej wiedzy. Generalnie jest tak, że każdy z nas dysponuje systemem przekonań, systemem doświadczeń, które opisuje nam rzeczywistość. Doświadczenie traumatyczne jest doświadczeniem, które wywraca naszą rzeczywistość, opis rzeczywistości do góry nogami. Jest czymś, na co nasz mózg nie jest przygotowany. Jest za silne, za mocne, za długotrwałe i tak dalej. W związku z tym próbujemy dotrzeć do traumatycznych doświadczeń, które bardzo często są otorbione w jakimś sensie, otamowane, aby je móc na nowo przetworzyć, ale w warunkach, które będą bezpieczne dla naszych pacjentów. W związku z tym tworzymy środowisko terapeutyczne, w którym poprzez stymulację bilateralną przetwarzamy treści, które są zbyt trudne do przetworzenia w inny sposób. Jak to się odbywa? To może sprowadzę do właściwie takiego bardzo podstawowego schematu, ale zanim to zrobię, to chcę Państwu pokazać, jak złożoną mapę stanowi doświadczenie traumy. Jak wiele czynników wpływa na to, jak trauma czy doświadczenie traumatyczne zostanie przepracowane. A więc mamy osobę, mamy doświadczenie i mamy środowisko. Te wszystkie czynniki stanowią zarówno zasoby, ale mogą też stanowić ryzyko dla doświadczenia traumatycznego. I one wszystkie muszą być brane pod uwagę i dla każdego człowieka są inne. W związku z tym nie da się zastosować jednej strategii przetwarzania informacji dla wszystkich. Musimy dowiedzieć się o tym, musimy dowiedzieć się tego, z kim mamy do czynienia, kim jest ten człowiek, z którym pracujemy. Dopiero wtedy możemy rzetelnie i w sposób właściwy dokonać przetwarzania tego, co jest traumatyczne, tak żeby ktoś dotarł do momentu, w którym będzie mógł pogodzić się z tym, co mu się przytrafiło, ale równocześnie będzie mógł
o tym opowiedzieć, mówiąc w skrócie. Opowiedzenie o traumie jest właściwie jednym z podstawowych wskaźników, w sposób spokojny, jest jednym z podstawowych wskaźników, który nam mówi o tym, że trauma została przepracowana. Proces pracy w terapii EMDR jest bardzo strukturalny. Składa się z 8 podstawowych faz. Te fazy wiążą się z przeprowadzeniem wywiadu, przygotowania, odwrażliwiania instalacji zasobu, głównie skanu ciała, zamknięcia i ponownej oceny. Pokazuję to Państwu właśnie po to, żebyście nabrali takiego przekonania, że mamy narzędzia i mamy techniki, które pozwalają nam radzić sobie z czymś, co wydaje się jest poza naszym zasięgiem, na co nie mamy wpływu, bo nie możemy, nie wiem, spowodować, żeby ktoś odzyskał nogę na przykład, tak? Albo żeby odzyskał wzrok. Albo żeby te oparzenia, czy ślady po oparzeniach zniknęły. Nie możemy tego zrobić, ale możemy zrobić coś, co pomoże tym osobom przeżyć to doświadczenie lepiej, niż by to miało miejsce wtedy, kiedy byśmy im nie pomogli w przeżywaniu tego, co ich doświadczyło. Czy EMDR działa? Właściwie w tej chwili nie ma żadnych wątpliwości, że tak jest. Jest to, myślę, najbardziej dynamicznie rozwijający się kierunek terapii, integrujący wiele różnych podejść. Właściwie uchodzi za terapię neurobiologiczną, ale korzystający również z innych podejść. Natomiast tych badań jest już coraz więcej, te dane już są trochę nieaktualne. Tych badań jest coraz więcej na stronie towarzystwa, są dokładne wykazy badań o różnym poziomie jakości. Można to sobie przejrzeć, ale nie to jest istotne. Chciałbym Państwu zwrócić uwagę na to, że EMDR jest przede wszystkim dedykowane pracy z pacjentami z PTSD, chociaż ten wachlarz możliwości rozszerza się bardzo dynamicznie. Jest zalecany przez Narodowy Instytut Zdrowia Psychicznego w Stanach Zjednoczonych. Ma rekomendację Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego Departamentu Obrony USA, Światowej Organizacji Zdrowia. To wynika po prostu z doświadczeń, ponieważ w Stanach Zjednoczonych wielu weteranów po tych akcjach wojennych prowadzonych przez które były prowadzone przez armię amerykańską, nie dawało sobie rady z PTSD. Wielu odebrało sobie życie, więc szukano rozwiązań tych problemów osób, które wracały po walkach, a miały stwierdzone PTSD. Więc EMDR jest taką terapią. Przydaje się również w terapiach traumy przez małe T, czyli to są zazwyczaj kompleksowe traumy, tu pominę to, ale też są badania, które nam wskazują, że mamy 3 obszary rehabilitacji, w których możemy używać podejścia EMDR. Po pierwsze oswajanie pacjenta, jego rodziny, stworzenie bezpiecznego kontaktu, relacji interpersonalnej, obniżenie niepokoju i buforujący wpływ na rodzinę i chorego w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia. EMDR również stosuje się do bólu. Są badania, które potwierdzają skuteczność tej terapii, jeżeli chodzi o ból. Również EMDR stosuje się w rehabilitacji kardiologicznej. Zalety EMDR-u to nie ma konieczności szczegółowego opisywania zdarzenia, nie ma konieczności stosowania tzw. przedłużonej ekspozycji. Nie ma prac domowych i wystandaryzowany protokół. I na koniec już chciałbym Państwu pokazać tutaj slajd, na którym mamy link do Stowarzyszenia EMDR Ukraina. Na pewno znajdziecie tam Państwo fachowych terapeutów, są wymienieni na stronie, są rekomendowani i pracują zgodnie ze światowymi standardami, które są stosowane przez EMDR. Tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że będzie to użyteczne dla Państwa, pomocne i wykorzystacie to w swojej pracy.
terapeutycznej. Dziękuję bardzo. Dziękuję również za bardzo wartościowy wykład. Czy mają Państwo jakieś pytania? Do you have any questions? Na czacie nic nie widzę i również nie słyszę tutaj żadnych pytań. Więc jeszcze raz bardzo dziękuję za wykład dr Andrzej Gryglewicz i dziękuję również Państwu za uwagę i za tak liczną frekwencję. I do zobaczenia. Dziękuję również, do zobaczenia.